le genti che passeranno. Oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 e le genti che passeranno. Cześć kochani, z tej strony Łukasz Adam Rembas i dzisiaj odcinek z nowościami od NYX Cosmetics i Netflixa. Czyli najnowsza kolekcja La Casa de Papel, czyli Dom z Papieru. Nie wiem jak wy, ja obejrzałem wszystkie sezony, czekam na połówkę ostatniego sezonu, który ma być w grudniu. Gdy zobaczyłem tę kolekcję pierwszy raz, mówię, ja chcę ją mieć. Mam już podkład, contouring, brwi konkretne, jeśli chcecie zobaczyć właśnie ten podkład, który mam teraz na twarzy w akcji i produkt do brwi, który dzisiaj właśnie też mam, to zapraszam was do poprzedniego filmu. A teraz miałem nagrać wcześniej produkty, zanim jeszcze zostaną zmacane. Nic jeszcze nie zostało zmacane, ale oczywiście tego nie zrobiłem, więc trudno. Na pewno będę chciał wykorzystać do dzisiejszego looku, ponieważ i tak wychodzę do klubu tutaj właśnie wsówki do włosów. Perukę już przygotowałem, mam nadzieję, że będzie to ciekawie wyglądało. Niestety nie mam czerwonego kombinezonu, ale mam czerwoną bluzę, więc jakoś coś tam połączę. I oczywiście złoto, złoto dzisiaj musi być. Zacznę chyba od oczu i mamy tutaj kredki do oczu plus dwie palety. No śmiesznie to teraz wygląda. A to jest ta większa paleta. No jest tutaj naprawdę sporo kolorów, jeszcze nawet folia nie zdarta. Wygląda. I są tutaj takie nazwy jak Helsinki, In The Bank, Print Money, Lisboa, El Profesor, czyli wszystko co nawiązuje do serialu. Druga paleta jest mniejsza i to jest paleta El Profesor. Też tutaj są ciekawe kolorki. Nie ukrywam, że taki opis produktów mnie trochę rozbroił. Nie wysłuchacie więcej, ponieważ boję się, żeby mi YouTube nie zablokował ścieżki. Nie sprawdzałem jeszcze tych cieni, chociaż do tej pory z NYX-em nigdy nie miałem problemów, raczej się nic nie osypywało. Ale dla bezpieczeństwa nałożę pod oczy odrobinę pudru. Natomiast na powieki jako bazę nałożę sobie NYX Can't Stop Won't Stop. Może jest jasny, będzie wszystkie kolory dobrze na nim widać. I można działać. Myślę, że dzisiaj skuszę się na tę większą paletę. Natomiast El Profesor na pewno pójdzie w ruch. Jeśli mam być szczery, nie mam żadnego pomysłu na dzisiejszy makijaż. Pamiętam, że rok temu robiłem charakteryzację właśnie na maskę Dalego. Dalego? Dobrze odmieniam? Salvadora Dali. Bezpieczniej. Samego profesora. Zostawiam wam też link w opisie. Totalna improwizacja, ale widzę, że cienie się tak samo dobrze rozprowadzają jak przy palecie Sabriny. Ja uwielbiam tę paletę, mam do tej pory, korzystam. Teraz przydałoby się trochę jeszcze pod samouk brwiowy zabezpieczyć korektor In The Bank. Delikatnie różowawy. Myślę, że ładnie połączy tutaj się z tym wcześniejszym. Korci mnie i złoto, i ten miętowy, no dużo korci, no gdzie mam teraz zrobić? I to, z tego co obserwuję, totalnie nic się nie osypało. A całkiem sporo już po pierwszej warstwie nakładałem tych cieni. Jedno oko już dokończone. I teraz wam pokażę na tym, jak to się stało. Na początek robię cut crease z kredki. Czyli po prostu rysuję sobie sztuczne załamanie powieki nad swoim naturalnym. Oczywiście w ten sposób, że gdy spojrzę się na wprost, to wszystko jest na powiece widać. Kredka jest miękka, posłuży za bazę, żebym zaraz nie przesadził. I żeby po tej stronie utworzyło się przejście, najlepiej czysty pędzel, gdzieś mi uciekł. Ja używam płaskiego pędzla i mieszam to wszystko. Mieszam w sumie kredkę, takie brzydkie słowo mieszam, razem z tym, co już mam na powiece, tak żeby tutaj było przejście. Nie mógłbym dzisiejszego makijażu
nie zrobić z cieniem Nairobi. Dlatego nałożę go na środkową część powieki. Ale się pięknie mieni. I drugi cień, który bardzo chciałem przetestować, czyli Royal Mint. Może nie ma aż takiego pigmentu, jak myślałem, ponieważ to jest więcej tutaj w sumie jest drobin, ale i tak jest przepiękny. A jeśli chodzi o dół oka, to na początek czarna kredka. Od razu też aplikuję ją w linię wodną. I czas na cień Revolt, czyli w sumie chyba jeden, no nie z najciemniejszych. Przyklejam go w sumie do tej kredki i delikatnie rozcieram. I przy zewnętrznym kąciku wyciągam cień do góry. I teraz już czas na kreskę. Przy samej linii rzęs, dość cienka. Uwielbiam te eyelinery Epic Ink Liner, ponieważ one rzeczywiście są bardzo czarne. Bardzo łatwo się nimi pracuje, nie rozlewają się, tak jak to niektóre eyelinery potrafią. To przydadzą się jeszcze tutaj rzęsy. Rzęsy są, dolne wytuszowane również. Teraz czas na oświetlacz. W sejfie były dwie sztabki złota. Jedno jest takie złoto-złoto, natomiast drugie to jest tak zwane tutaj rose gold. No i ja osobiście nie lubię takiego czystego złota. No mieni się pięknie, mam nadzieję, że tak samo będzie wyglądał na skórze. O, coś czuję, że będzie chyba nowy ulubiony rozświetlacz. To jest sztos. Zostały usta. Mam tutaj dwie pomadki w papierowych opakowaniach. Nairobi i Tokio. Myślę, że dzisiaj zdecyduję się na Tokio. Myślę, że to jest to. Look prawie skończony, ponieważ jeszcze tylko trzeba się przebrać i założyć perukę. Tak, kochani, prezentuje się pełna stylizacja. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Cienie na pewno jeszcze będę używał, ponieważ jest tutaj tyle kolorów, że... Kilka makijaży na pewno wykonam. Na pewno zagości pod moim lustrem w szafce rozświetlacz Rose Gold, ponieważ totalnie mnie zachwycił. Spinki do włosów też są urocze. Pomadka nie klei się. Bardzo ładny kolor. Jeszcze przetestuję ten drugi. Czarna kredka też spoko. Na razie nic nie płynie. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało po kilku godzinach. Ja się zaraz pakuję do taksy i jadę. Także do zobaczenia i do kolejnego wideo.